Cześć, witam Was serdecznie w następnym odcinku na moim kanale. Bardzo miło mi Was tutaj gościć. Jak widzicie, dzisiaj robimy makijaż idealny na randkę, na przykład walentynkową, ale oczywiście możecie tę propozycję wykorzystać na jakąkolwiek inną okazję. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam też, jak ja obecnie rysuję swoje kreski linerem, bo mam o to częste pytania, czy to na Instagramie, czy to na TikToku. Także dzisiaj krok po kroku pokażę Wam, jaki jest mój sposób na to, żeby one wychodziły ładne i równe. Zaczynamy od nałożenia bazy na całą twarz. W dzisiejszym odcinku w sumie pokażę Wam troszkę moich nowych makijażowych odkryć, ponieważ mam troszkę nowych kosmetyków, które w ostatnim czasie bardzo polubiłam. No i zaczynamy w sumie od tej bazy z SPF 30, bardzo fajny produkt, także baza nałożona. Przechodzimy następnie do podkładu. I w tym makijażu stawiam na taką lekkość na skórze, raczej na rozświetlenie, a nie jakieś super mocne krycie, więc decydowałam się na ten podkład od Maybelline. Tutaj akurat zatyczka była w tą stronę. Fit Me w tej wersji właśnie Luminous and Smooth, czyli rozświetlający, wygładzającej. 1,5 pompeczki, no i oczywiście klasycznie rozprowadzam. Ja najbardziej lubię robić to wilgotną gąbeczką. Tutaj mam akurat różową gąbeczkę z Ibry, którą mam tutaj również, wrzucę na ekranie. Jeśli chodzi o wszystkie kosmetyki, których używam w dzisiejszym odcinku, to klasycznie linki do nich macie w opisie tego filmu. Korektor. Tutaj używam sobie tego z Belle. Bardzo ostatnio mi się też spodobał. Więc klasycznie, tak jak zawsze, nakładam pod oczy, środek czoła, środek nosa, środek brody. I ostatnio zaczęłam nakładać też odrobinkę tutaj pod kością jarzmową, pod policzkiem i skrzydełka nosa, ponieważ nos w tych okolicach często mi się czerwieni. Jestem ciekawa, czy macie jakieś plany na walentynki, niezależnie od tego, czy jesteście w związku, czy też jesteście singielkami. Ja jeszcze nie wiem, co będę robiła walentynki. Najprawdopodobniej wyskoczymy sobie na jakąś kolację, do jakiejś knajpki. W tym roku walentynki w sumie wypadają tak dość dziwnie. Nie są w okolicach ścisłego weekendu, więc w sumie podejrzewam, że niektórzy będą świętować w weekend przed walentynkami, inni w weekend po, więc z jednej strony może dobrze, bo chociaż właśnie ten ruch w knajpkach, w restauracjach się trochę rozłoży na dwa weekendy. Konturowanie zaczynam sobie od użycia sticku, stick z Maybelline, jeden z moich zdecydowanie ulubionych sticków do konturowania na mokro. Nakładam sobie na start w okolice kości jarzmowych, troszkę tutaj przy skroniach, nos i broda. Ten bronzer, jak możecie zauważyć, bardzo ładnie się blenduje, nie zostawia plam. I zobaczcie, jakby nie zrobicie sobie nim krzywdy, lepiej jest go dołożyć. Ja zwykle tak robię, że najpierw blenduję sobie taką pierwszą warstwę. Jeżeli czuję, że chciałabym wzmocnić to konturowanie na mokro, to po prostu dokładam sobie jeszcze trochę produktu i ponownie blenduję. No ale jest to po prostu bezpieczny produkt. Wiem, że wiele osób boi się konturowania na mokro przez to, że boi się plam. A jeżeli dobierzecie odpowiedni produkt, to tutaj nie do końca tak jest. Czasami o wiele łatwiej jest zrobić sobie plamy produktem suchym niż właśnie produktem mokrym. Na tym etapie puder nakładam tylko pod oczy. Użyję sobie tego z Paese Puff Cloud. Bardzo fajny puder właśnie pod oczy. Nie obciąża tej okolicy, a ładnie wygładza powierzchnię. Ja obecnie w wieczornej pielęgnacji stosuję retinol, więc miejscami gdzieś tam ta moja skóra się łuszczy. Jest sucha, ale to jest naturalne, więc jak gdzieś tam widzicie jakieś suche skórki bądź nierówną strukturę skóry, no to po prostu takie efekty uboczne retinolu, że gdzieś tam przez chwilę jest gorzej, żeby później było lepiej. Okej, konturowanie na mokro, wzmacniam sobie bronzerem, mam tutaj nowy odcień tego bronzera czekoladki w kolorze Toffee, bardzo ładny, taki troszkę cieplejszy i ostatnio właśnie lubię takie cieplejsze bronzery, więc nakładamy sobie go właśnie tak tylko, żeby wzmocnić to konturowanie stickiem. I delikatnie je utrwalić, bo jak widziałyście, nakładałam jak na razie puder tylko w okolice pod oczami. Następnie jedna z ważniejszych gwiazd tego wieczoru, Catrice. Róż, który jest różem rozświetlającym, przepiękny produkt. Powiem Wam, że bardzo się z nim polubiłam. Jak wiecie, ja lubię takie właśnie rozświetlające róże. I to jest coś podobnego jak Eveline, ten w kolorze Peony, jeżeli go kojarzycie. No, bardzo podobny efekt, ale wydaje mi się, że jeszcze fajniejszy, taki jeszcze bardziej dający różową poświatę. Więc nakładamy sobie go obficie. Zdecydowanie obficie. Walentynki mi się bardzo kojarzą z różem, z czerwienią, więc nie boję się
nałożyć tego różu sporo. Przechodzę do brwi klasycznie, jak to u mnie brwi, na mydło, mydełko Ibra, bardzo lubię to mydło, troszkę teraz zmieniło design, bo Ibra zmieniło swoje logo, no ale nakładamy. Nie chcę, żeby te moje brwi były w tym makijażu jakieś takie bardzo mocne, bardzo wyraziste, więc nie nakładam na to dodatkowo cienia ani pomady, po prostu zostawiam je wyczesane w ten sposób mydełkiem. Rysowanie naszych kresek rozpoczynam sobie od użycia skośnego pędzelka do brwi bądź do kresek i tym pędzelkiem na start bronzerem wyznaczam sobie miejsce, gdzie będę chciała, żeby szła moja jaskółka od kreski. Rysuję taką kreskę po jednej, jak i po drugiej stronie. Mam narysowane, mam nadzieję, że w kamerze te moje kreski też są widoczne. Ja na żywo widzę je dość intensywnie, ale wiem, że kamera czasami no czegoś tam nie pokazuje Wam, więc po prostu narysowałam sobie taki szkic tych jaskółek zewnętrznych na obu powiekach. Teraz patrzę na siebie centralnie do lustra i sprawdzam, czy te jaskółki są symetryczne, czy po prostu są równo. Kiedy upewniłam się, że wszystko jest równo, sięgam po liner. Jeden z moich ulubionych to jest L'Oreal Perfect Slim. Bardzo fajny, wygodny pisak i bardzo podobny do niego jest również Maybelline Hyper Precise. Także te obie propozycje eyelinerów w pisaku jak najbardziej mogę Wam polecić. I pierwszy ruch eyelinerem to oczywiście poprawienie tego szkicu z bronzera eyelinerem, tak żeby, wiecie, ta kreska była już wyraźna i żeby stanowiła nam taki stelaż do powstania całej naszej pozostałej części kreski. Kiedy to mamy już narysowane, sprawdzamy po obu stronach, czy wszystko się zgadza, czy wszystko znowu jest symetrycznie. Jeśli tak, przystępuję do klasycznego malowania kreski. Najpierw podkreślam sobie zewnętrzny kącik przy linii rzęs, później łączę sobie jaskółkę z okolicą linii rzęs i przeciągam kreskę aż do wewnętrznego kącika. Dwie kreski gotowe, teraz tusz. Jeśli chodzi o tusz, to użyję sobie tego z L'Oreala. Stary hit, kultowy produkt. Ostatnio nałożyłam sobie go na rzęsy i przypomniałam, jak on jest fajny. Więc nakładamy ten klasyk na rzęsy i za moment dokleimy sobie jeszcze w zewnętrznym kąciku kępki, żeby tak dodać jeszcze większej drapieżności temu spojrzeniu. Mi tego typu kreski kojarzą się właśnie z takim sexy okiem, dlatego pierwsze co pomyślałam, że będzie to fajna opcja właśnie do makijażu na randkę, do makijażu walentynkowego. Z tego co zdążyłam zauważyć, to mężczyźni lubią kobiety w kreskach. Potrzebujecie kępek, najlepiej takiego dłuższego rozmiaru, ja tutaj mam 12, no i oczywiście kleju do rzęs, ja do przyklejania kępek bardzo lubię klej w kolorze czarnym. I kępkę przyklejamy sobie tutaj od dołu rzęs, w ten sposób można mocniej przymocować ją tutaj dupką od pensety. I lecimy sobie tak z takimi trzema, czterema kępkami właśnie w zewnętrznym kąciku. Jesteśmy przy finiszu, zostały nam usta, rozświetlacz i na koniec utrwalacz, bardzo fajny fiksy, który Wam pokażę. Jeśli chodzi o usta, to zdecydowałam się na kredkę Super Stay in Crayon w kolorze 40. Rozświetlacz będzie z paletki Ibra Glow Trio i tutaj użyję sobie tego rozświetlacza szampańskiego ze środka paletki i nakładamy sobie tutaj na najwyższą część kości jarzmowej. Delikatnie też łączę z tą złotą poświatą różu, który już jest nałożony. A jeśli chodzi o utrwalacz, to utrwalę się tym utrwalaczem z Pierre René Makeup Fixer. Bardzo fajny produkt, coś podobnego jak ten utrwalacz z Affectu. I moi drodzy, mój walentynkowy makijaż na randkę gotowy. Dajcie znać, co sądzicie, czy coś byście dodały do niego, czy coś byście może odjęły. Ja serdecznie zapraszam Was również na mój Instagram Klateks oraz TikTok Klateks. I oczywiście widzimy się już w następnym tygodniu w następnym filmie. Buziaczek, pa pa!